Witam wszystkich, znajdujemy się w województwie łódzkim. I będziemy prasę nagrywać, kurwa. Gaspardo Feraboli. Głośno wam mówić, bo nie słychać. No i generalnie będziemy sobie nagrywać. Na razie tak troszkę pod filmik. Później będzie może jakiś vlog, coś takiego, tak zobaczymy jak to będzie. Pogoda jest ładna, trzeba wykorzystać. Ptaszki śpiewają, trawę się kosi, znaczy w sumie skoszona, już nawet ją prasują. No i jest pięknie, tak? Do szkoły się nie poszło. No i co, i zapraszamy na vloga. Cześć, przedstaw się. Cześć, jestem Miki. Do. Tylko wliad. No. Nie mój stres. Ej ty, ale Nobel też. O perła. Tak. Perła. No. Co się zeznał? O, o. I popuścił żur. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Szósty dzień tygodnia, ja rozpalony jak pochodnia. DJ napierdala, od koksu cała biała sala. Bo życie jest piękne. Jesteśmy na łące. Tylko ludzie są chujowi. Bzykają się zające. Nie słuchajcie go. To jest zły człowiek. Nie polecam. Mateusz Głaszewski. Co sądzisz o tej zgrabiarce? Zgrabia. Na zgrabiarkach się nie znam. Ogólnie to... Zgrabia, no. No pokaż jak zgrabia. Jak każda inna. No. Trzeba się właściciela zapytać. Ile lat chodzi? Ile razy ją naprawiali? Ile razy na nią słali? Nie powiem czy... Tak, to co? Jest teraz, aż wszyscy produkują zgrabiarki. Mano. Ronar, Gaspardo, te Metal Fach, chyba wszystko. Ursus przecież, człowieku, prasy, wszystko, przyczepy, rozrzutniki. Takie życie, synu. Biznes. Wszyscy produkują wszystko i wreszcie się zrobi jedno wielkie gówno. Już się robi wielkie jedno gówno. Aj, co? Jakby to powiedział Linda, życie. Życie, mój synu. Ale ty, synu, zostałeś przeze mnie nauczony. To właśnie ty musisz wiedzieć, którą stronę mocy wybrać. Jaki sprzęt kupić. Jaką gospodarkę prowadzić. Synu, pamiętaj. Skurwesyn! Poleciał! Figo fago, kurwa! Wpierdol! Dobra, kończą się. Mucha lata! Dobra, no to tak na początek właśnie zaczęliśmy końcówkę chyba vloga. Albo i początek. Znaczy, początek końca? Były takie teorie, że tak. Początek jest końcem, a końcem początkiem. Nie, czy. A co było pierwsze? Nie. Co? Kokerling czy Gowa Fiesta? Kura! Słodki. Dobra, no to jak już niektórzy tam wiedzą, ogólnie to pozdrawiamy jakiś Agronom TV albo jakoś tak, co dzwonili do mnie, pytali się o pyry, niestety nie miałem już na sprzedaż. No byliśmy na nagrywaniu właśnie... Mi 2 kilo przyniósł. Byliśmy na nagrywaniu prasy Feraboli. Feraboli, no Gaspardo. Głowa się Gaspardo. Boli? Masio Gaspardo Feraboli. Głowa się boli? Is tak. English the best. Yes, my friend, yes. Czy można prosić kebaba? Ale od Turka czy zwykły? No, tak, i nagrywaliśmy i było... A ja zapytać tego gościa, czy to jest... A nie, bo on nie wie, co to kebab. To nie jest.
to jest kebab. Co? Syna nie ma w domu. Czekaj. Zaraz idzie panie prosto ten... sam. Proszę, proszę. A ja pojechał, pojechał. Ale czapkę podniósł, jebany kurwa syn. Uprzejmość to jest po prostu ten, jak to się mówi, podstawa życia codziennego. Szukamy, aby coś spierdolić. Spierdolić. Na ciepło najlepiej. Znaczy, jakiś posiłek do skonsumowania. Ja to bym nie oddać. Przez polewę czekoladową. Bożyna kurwa przyprowadź. Nie chcę być niemiły albo upierdliwy, ale wyjechaliśmy z miasta i kurczę, no tak. Ja pierdolę. Obciążnik na tuza ma. Widzieliście to? Ja w dżundisie tak miał. A co to tak dudni tam? Mucha lata! Ej, tak człowiek jedzie. Jedzie. Niestety żabci z nami nie ma, no ale nie mógł. Niego... kiszunkę robi. Kiszunkę robią. Ale za to złożę filmik, zobaczycie jaka będzie pompa. Teraz polecam obejrzeć tak z porównania maszyn Kekerlinga i Czajkowskiego. Ja wybieram muzykę. No. Tak, co, ale Bernard tak wybrał muzykę. Jest zajebista, ostra sieka. Mam nadzieję, że wam się też spodoba. U Mikiego mieliście. Mam nadzieję, że zobaczyliście filmik Mikiego. To jest ten Miki 1998715. Tak. Tam było bardziej tak poważnie, informacyjnie, do rzeczy. A u Żabczy macie taką pompę, że jak go wejrzyta, to wam cała woda ze stawu wyleci na pompę. No nie, oczy to tak, no mnie tak tak z orbit. Najlepiej, tak jak już jednemu napisałem, żeby usiąść na klopa, bo się jest wrażenia po sracie. Normalnie. Mam nadzieję, że się spodoba, nie? Patrz, co my mijamy? Mina Słupia, witamy. Witają nas nawet. A może kebaba będą mieli? Ogólnie byliśmy daleko Głuchowa, a gdzieś to jest koło Łodzi, jak się nie mylę. Cześć, to jest nazwane. Niestety. Biały Min. Biały. No, Biały Min. Nieważne. Łanien? Ład, coś tak. Jakoś tak. Bynajmniej. Przynajmniej. Tak, jak Adum. A właśnie, jesteśmy niedaleko Aduma. On tu mieszka? Przynajmniej. Nie boisz już? Poprawisz mnie? Przynajmniej dobrze. A! Krzywak zajebał. Bynajmniej. Źle, kurwa, źle! Przynajmniej. Jest dobrze. Jest ekostacja. A tak eko to chyba ekologicznych hot dogów jeszcze nie wymyślili. No bez kitu ty. Wegetariańskie może jakoś. Tak, słoneczko. O, fajnie, fajną mieliśmy pogodę do nagrywania również. No, ciągle słoneczko, tak. Dronem się fajnie latało. Kurwa, miałem skręcić w lewo. Tak wyszło. Jak ci to pokazuje, no? Dobra, trzeba zawrócić. No to teraz zobaczycie, co potrafi. Nie. Francuska technologia. Nie wiem. I... o, jedno! No, szybkie zawracanie, polecam. Trzeba było, bo czasu nie ma, no. Tak, no, dokładnie, no. Jazda to sama przyjemność. Co mi zmieniasz trasę? Dobrze, no. Lipce Rejmontowskie. O Boże. Myślałem, że u mnie są chore jednak nazwy są miejscowości, lepsze. Ale jednak są lepsi, nie? Ty może tu mają kebab. Co? Ale spożywczak jest. To co robimy? No nie dam. Nie dam, kurwa. No dawaj do spożywczaka, kupimy sobie parówę. Kupił sobie bułkę. Jakby rynki na stażu. I serek topiony. Niam, niam, niam. Będzie jak ten. Gdzieś są tego serka, to wtedy nie. No ale gdzie ja teraz ci tu jedzenie znam? A w Gombinie. Cześć, zadzwonimy do chłopaków. No gdzie to do Gombina, tak? Człowieku? To ja dwa razy dążę zgodnie. Weź na mapie i zobacz jakie mam miasto. Za górze. Musi być jakiś kebab. Tutaj ciapatych nie ma. Trzymaj kamerkę. To ma się trochę z tym perspektywy. Ten burdelnik. O. Ale zobacz jak się zakurzyło. No wiesz, no żeby było roztwarte. Ja. Może tam na tym... ja. Ojciec mnie zabił. No co ty. A tam pod tam po drodze nie było? Gdzie? Co? Goły. Że w tym miasteczku tam? Tak to jest, jak to, tak to człowiek głodny. O, Dubowiczu i tam coś będzie, nie? No, na bank. Dubowicza, to na pewno. Dobra, to do Dubowicza jedziemy. No tak daleko. Nie tak daleko. Dam radę. Także w Dubowiczu sobie coś zjem, mam nadzieję. Bo człowiek zgłodniał. Jakiegoś kepsa.
ogóle to co my tak bez muzyki? Coś by się... Nie, czekaj. Nie mam nic płyt. Nie możesz. Załącz. Masz. Załącz, synu. O! Zdradzimy jedną rzecz, czy nie? Jaką? Pokaż. Co będzie na filmiku? Znaleźć tylko urywek. Dobra. Ale nie filmik, nie tylko... Nie nagrywajmy Bernata, bo kieruje i jedną tylko rękę. Tylko ten... muzyczkę. Muzyczkę. Muzyczkie. Muzyczkie. Teren zabudowany, także stówy nie przekraczamy, bo prawo jazdy tylko mamy. Tylko pytanie, co będzie pierwsze? Czy vlog, czy filmik? Bo filmik jest zrobiony, a do vloga to jeszcze daleko. Tak. A bez kitu. Renault. No ale dobra, zdradź. Renault. Zbrono wszystkibowo. No jeżeli ktoś nie obejrzy, to akurat obejrzy, będzie akurat na muzyce. Popieram. Pozdrawiamy tą dziewczynę, który Bernat na Snapie wysłał, nie, pokazał swoje Ducati. A ta, ile tam kucy jest? 195. 180 pojemności? 1100. 1100, a pani się go pani ładnie zapytała, że nie. Czekaj, to ma? O, masz skuter? Pierdolona. A i tak lepiej, dobrze, że nie powiedziała, że hulajnogę, kurwa. Bez kitów, nie? O nie! Puciun! Pa, ekstra! Słowo! Wyjebie nas! Nie! Co oni wiedzą? Moim zdaniem to wagony. A może ten? Węgiel? A mi się wydaje, że on się dużo daje rzucić bezpośrednio. Tylko prawo. Luśniem, bo uśniem. Dokładnie. No. Kazaki od wina powie. Stopy daj do tego spożywczaka. Poproszę skrzynkę wódki i dwie oranżady. A po co ci dwie oranżady? No, żebyś miał czym popijać. Chyba, że tak na sucho na gangstera lecisz. Nie popijaj, to lepiej pierścienie. Była taka jedna, przez którą zrozumiałem, że jednak naprawdę w życiu się nie liczy wygląd, a to co jednak ma środków. Ojej! Zmęczony jestem, ludzie, było godziny 4:00. Byłem w kościele, bo liczowałem przy obrazie Matki Boskiej. Co? Ciebie to już really popierdolił. Ja rozumiem, że ciepło i piwa bardziej łapią, ale bez przesady, kurwa. Bo co? Bo ja jestem katolickiego wyznania. Mhm. No, kiedy byłeś w kościele? Pokój. Ty, wczoraj. No? A, dobra. Zgas. Dobra, chopy, bo mnie to już trochę ręka. Czekaj, boi. Ale muszę usłyszeć tą nutę. A to jest co? Za nutę? Jak widzimy, bieda dosięga nawet najbogatszych. No. Niestety kolega wyleciał z butów. Jego buty gdzieś... Ty! Patrz, ktoś kurwa buty zostawił! Pokaż! Oryginalne na jacza! I ciekawe czyje to? To jest RMS Max. Patrz, Mateusz to weźmie. Jak się kupuje buty według Mateusza? I teraz wiecie, czemu Mateusz ma Cockerlinga i John Deere'a, bo znajduje buty i oszczędza na butach. Proste. Tak się zarabia pieniądze. A jak? A jeszcze dalej.